Wie pani, to jest ogromna tragedia i to jest tragedia osobista wszystkich bliskich, jeżeli kuleje, ale to jest również ogromna tragedia dla polskiego sportu, bo to najwybitniejszy bokser, jak już pani wspomniała, jakiego Polska miała, on nie tylko prawie w ogóle nigdy nie przegrywał, on nigdy w życiu nie leżał na deskach, to jest po prostu wybitna jednostka. Ja często się śmiałem z niego, znaczy nie z niego, tylko razem z nim, że ja troszeczkę więcej wiem o boksie, bo już na deskach leżałem. Jerzy Kulej nigdy nie leżał. Oczywiście to były takie nasze żarty, takie przekamarzanie się. Umówiliśmy się, że jak dojdzie do zdrowia po tej rehabilitacji, którą teraz przechodził, to zawiozę go na olimpiadę do Londynu. No niestety już dzisiaj wiem, że... A jaka była kondycja zdrowia pana Jerzego w tych ostatnich dniach? Bo wydawało się, że z tego wylewu i z tej ciężkiej choroby wychodzi. Przynajmniej bardzo to walczył i szło mu dobrze. Co się tam za tym stało? A wie pani co? Jakieś 2 tygodnie temu ten stan się niestety pogorszył. Jerzy Kulej był w szpitalu ponownie i walczył. Ja byłem u niego 4 dni temu. Więc niestety... No więc niestety ten stan nie był najlepszy. Jerzy Kulej walczył, ale niestety się nie udało. Rozmawiał pan wtedy z nim jeszcze? Tak. I miał jeszcze wolę walki? Miał wolę walki. Nie mógł się z tym cały czas pogodzić. No, utkwiło mi teraz tak w pamięci jedno zdanie, które mi powiedział: patrz, co mi przyszło. Co przyszło. Co teraz, nie mógł się cały czas z tym pogodzić, że jest w takim stanie i że czuje się niestety coraz gorzej. Przez całe życie był w końcu sportowcem. Czego pan się od niego nauczył? To był nie tylko sportowiec, to był wspaniały człowiek. No, tutaj zawsze się mówi takie, wie pani, wiązanki wobec takich przyjaciół, ludzi, ale to naprawdę człowiek, który miał żelazny kręgosłup moralny. On zawsze wiedział, co jest dobre, co jest złe. Nigdy nie zachował się wobec nikogo nie fair. Także naprawdę to ogromna tragedia. A czego pan się od niego przez te wszystkie lata przyjaźni i współpracy nauczył? On bardzo wiele mi, wie pan, ta przyjaźń mi bardzo wiele dała. On sam wiele cennych uwagi, wskazówek mi przekazał. Nie tylko takich stricte sportowych, bo ja oczywiście nigdy talentem Jerzemu Kulejowi nie dorównywałem. Natomiast mimo wszystko zawsze mi pomagał, czy wygrywałem przez wiele lat, czy później przyszła ta seria kilku porażek. On zawsze był ze mną i właśnie tu się potwierdził jakby ten jego taki charakter i to fair, takie to fair postępowanie. On nieważne, czy wygrywałem, czy przegrywałem, on zawsze był ze mną i nigdy, ale to nigdy mnie nie zostawił.